Siemaneczko widzowie, dobrze zacząć nowy tydzień filmem od Bejota, a dzisiaj potężne paczki zachowane na toty na moim koncie oraz na koncie jednego z moich patronów, trafiona potężna ikona prosto rodem z mojego dzieciństwa, gracz, który był moim ulubionym, więc ci, którzy oglądali wcześniej jakieś Q&A, pewnie już się powoli domyślają, co to była za karta. Jeszcze jedna ważna kwestia, słuchajcie, na Alsen Gaming pojawi się dzisiaj filmik, w którym pokazuję 3 porady, jak lepiej konstruować swoje ataki w FIFA i w tym momencie w fragmencie tego filmiku chciałem wam pokazać. Zobaczcie przykład rodem wzięty z kwalifikacji do FUT Champions. W tej akcji mamy doskonały przykład takiego sprint boosta, jeśli chodzi o mikroruchy. Ronaldinho, nacisnąłem L1, potem od razu puściłem L1 i nacisnąłem sprint w postaci klawisza R2. I zobaczcie, jaką szybkość uzyskał Ronaldinho w tym momencie. Mamy trochę przestrzeni, mamy przestrzeń od rywala. Mamy też wolną przestrzeń, którą chcemy zaatakować i jest to świetny moment, że jeśli sterujemy zawodnikiem ofensywnym, który ma odpowiedni dribbling i odpowiednie tempo. Link do kanału zostawię wam w przypiętym komentarzu, także wpadajcie i oglądajcie, bo nieczęsto Bejotti w ostatnim czasie robi poradniki do FIFA z racji tego, jak dużo w tym momencie różnych turniejów mam, ale jak już robię, to staram się, żeby dotarł do jak największej ilości osób, także wpadajcie, oglądajcie i czerpcie z tego dla siebie korzyści. Łapeczka do góry pod tym filmem, zachęcam i lecimy. Troszkę tych paczek przygotowałem na to, ty nie za dużo, bo ja nie jestem ogólnie zwolennikiem zbierania jakiejś wielkiej ilości paczek na event, na eventy ogólnie, dlatego że i tak mi na tym koncie nie leci nic, więc czy zbiorę 30 czy też 40 paczek, czy otworzę jedną czy dwie i na przykład i tak by wypadł toty, jakiś toty, to prawdopodobieństwo jest praktycznie takie samo, no ale jednak coś tam zostawiliśmy, no bo widzicie, 85+. Paczka napastników, coś jeszcze ma, no oczywiście Rare Players Pack, Jumbo, Rare Players Pack, czyli duża paczka rzadkich, 3x83+, też mamy jakieś 75+, ale to są słabe, 2x rzadki złoty, no coś tam mamy, podania to jakaś parodia, właśnie fajniejsze są teraz podania, Grzesiu, trzeba patrzeć, gdzie się podaje, bo wcześniej na pały grałem R1X i przychodziły, bo teraz trzeba bardziej pomyśleć i ja jestem zadowolony z tego patcha, tak? Na początku miałem takie mieszane odczucia, bo mówię, ej, gdzie ja podaję? A potem, ej, no podawałeś na pałę, to teraz trzeba bardziej myśleć, no bo po prostu piłkarze przechwytują, więc dla mnie na plus. Wymagania składowe na najbliższe turnieje na luty, marzec są straszne, jeśli chodzi o turnieje od EA, dlatego że mamy możliwość wykorzystywania tylko jednej ikony bądź karty toty. Czyli, jeśli bym trafił hipotetycznie, nie wiem, jednego toty Messiego, to mogę nim grać, ale nie mogę grać wtedy z żadną inną ikoną. Chyba, że na bramce, bo jakby bramkarz jest wyjęty z restrykcji. Więc to mocno ogranicza budowanie mojego składu na głównym koncie. Natomiast nie ma restrykcji na pozostałe karty, na pozostałe rodzaje kart, więc wszystkie headlinersy, winter wild cardy, no to jak najbardziej można, jak najbardziej można. Natomiast same toty, ikony są jakby specjalnego sortu i tylko jedną kartę tego rodzaju można wykorzystywać. Dobra, otwieramy. Boczymy. Jak nie, to chociaż jakieś fot... Ej, walkout w pierwszej paczce? Nice! Loris. Super. Siedzi. Varan będzie mega drogi. No jak myślicie, jeśli wyjdzie taki toty Varanek jest zapowiadany, ile może stać? W SBC? Z 800 tysięcy? Dobra, no to przetestujemy te paczki z napastnikami, co? 3x83+. Może jakiś walkoutik. I potem od razu zaatakujemy 3x85+. A fajnie! Jest walkoutik. Git. Luis Suarez, 3x83+. Not bad. Nawet nie wiem, skąd tą paczkę mam. Czy z jakiegoś zadań wyszła, czy z SBC. Steel? Spoko. Jumbo Rare Players Pack. A to jest paka za 100k, to dawać. Lecimy. Jest! Jest walkoutowo. Dobrze, ej, siedzi w miarę, siedzi. No, co prawda Mats Hummels. No, więc... Wiadomo, że walkoutowo, nawet jeśli chodzi o fodery, mogło być lepiej, ale jeszcze dwa informy jakieś. 8-3, 8-2. Dobrze, spoko paczucha. Foderki. Günther 84. Jak wyjdzie flashback Varan, to będziemy przepalać.
Dobrze, że nie skusiłem się na player pika z ikoną tutaj na tym koncie, bo kompletnie ikony nie potrzebuję. No nie! Co mogę zrobić z informem? Jest jakiś teraz SBC, gdzie mógłbym go w teorii wykorzystać? Jest jakiś turniej od EA, gdzie są otwarte kwalifikacje? No ten, w których my bierzemy udział, tu są otwarte kwalifikacje tak naprawdę, no bo nie ma żadnych wpisowych i tak dalej, tak? Tylko chodzi o wbicie odpowiedniego skill ratingu i tyle. W tym sezonie, akurat ten, co się kończył poprzedni sezon, czyli on się kończył w grudniu jeszcze, trzeba było mieć 2250 skill ratingu w elitarnej dywizji, żeby zakwalifikować się do turnieju od EA. Jak uważacie, czy to na wasz poziom, tak jak gracie, czy też jesteście w elitarnej, czy coś, czy według was to było dużo? 2250 w grudniu. Ja wbiłem, ja miałem 2260, więc się zakwalifikowałem. 12-13 lutego mamy te kwalifikacje od EA. Jesper Karlsson, który ma kilka statystyk bardzo przyjemnych. Ma kilka statystyk bardzo przyjemnych, zresztą wam zaraz pokażę, chyba ma 3x99 ten potm z holenderskiej. Karlstrod, a on jest Karlsson. Spoko, może będzie wchodził z ławeczki. We'll see. Otóż ma 99 agility, 99 balance i 99 jumpingu. Ale czy z paczki za 100k, która poleci w tym momencie? Zobaczymy. Jest! Informowy! Belk RB. Thomas Munier, 84. No. Generalnie fajny obrońca, ale nie to tempo, nie? Żeby w tej FIFA sobie radził na tej pozycji. No i 4x85+, no. Otwieraliście taką paczkę, co wam poleciało? 85+, attackers, free players pay. Lecimy w ciemno, 4x85+. I uwaga, i czy jest potężnie, czy będzie niebieskie tutaj tło podczas openingu tej karty. Co trafiliśmy, widzowie? Czy jest dobrze? Messi, tak. Jest Hochland. No to przynajmniej jak serek trafiony, to przynajmniej 8-8, nie? Serek 8-8? Tak jest. Haaland trafiony. Klasycznie na tym koncie. Jeszcze 2x85. A nie, Di Maria, przepraszam. Di Maria jeszcze. A, i na duplikacie niewymiennym. Gdzie by go to spalić? Ciężko powiedzieć. Jesteśmy na koncie u Tomka. Mam 80 paczek tutaj do trafienia. Tylko ja nie wiem, co ty chcesz, żebym jakieś duplikaty z League dawał ci do na listę transferową. Tylko zobaczymy jakie. No ale okej. Czy Varan będzie robiony? Jak wyjdzie, to tak, Filip. No ale skoro już poszły takie leaky, takie przecieki, to on wyjdzie. Tylko pytanie, czy będzie miał faktycznie tak dobre statystyki, czy będzie miał jakiś defekt, bo mam czasami takie wrażenie, że wychodzą te przecieki dotyczące kart, a potem te karty nie są takie idealne. Na przykład Soul, który wyszedł w SBC, Winter Wildcard, on miał być sporo lepszy na tych przeciekach. Tak, przedłużona jest liga weekendowa, dokładnie tak. Kurde, nie rozpoznałem teraz tego, że to będzie 90+. Nice. Nice, Arcane. Wymienny? Nie wymienny, ale still. Spoczko. Messi, Lewandowski w patrze 4x85. Ty, Marci, zrobiłeś screena tego? Zrobiłeś zdjęcie tego? Bo to jest aż po prostu niemożliwe, żebyś miał takiego farta kapitalnego. Mój kolega Mbappe z 83+. O, ładnie też poszedł. 25x83, Dawid Silva. Jest walkout. Jest walkout, Radek. Ciesz się. Bo tutaj nie będzie na przykład tej paczce Ultimate. O, panie, jaki traf na sam koniec openingu! Łobaben, ale siadł, powiedział, że istnieje będzie, ale siedzi, ładnie! Bańka 700! GG! I zobaczymy w środku, kto jeszcze... Aha, czyli Zizu na duplikacie, tak? Czyli Zizu na duplikacie, nie? Okej. Co tam jest w składzie, że... Ha, jest i on! Niewymienny. No proszę bardzo, czyli się trzymają. Trzymają się karcioszki. Niewymienny Zizu. Do GBS, nie wiem, czy SBC, czy trafiony. Ronald Koeman. I Maldek wymienny. I, a, Pele na wypożyczeniu, dobra. Jedna z trzech ikon, podstawa lub pośrednia. Otwieramy, co? Jaką ikonę chcesz, Andrzej? Obojętnie, dobra. Andrzej mówi, że obojętnie, jaka ikona. No to bardzo proszę. Jakiegoś Nazariusza chociaż. Nie wiem, czy bramkarza masz. Generalnie Van der Sar spoko.
Van der Sar jest grywalny, bardzo dobry bramkarz. Tylko pytanie, mam nadzieję, że go nie masz na duplikacie. Van der Sar będzie spoko na brameczkę. Masz już goalkeepera praktycznie do końca gry.